Dzień dobry, witam serdecznie Państwa na briefingu, który jest kontynuacją briefingu, który odbył się w zeszłym tygodniu. Tym razem prezentujemy wyniki pracy kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli w Instytucie Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi. Jest to element kontroli funkcjonowania wybranych jednostek sektora finansów publicznych wykonujących zadania analityczne, doradcze, eksperckie i badawcze, realizowany przez Departament Strategii Najwyższej Izby Kontroli. Witam serdecznie wicedyrektora Departamentu Strategii Najwyższej Izby Kontroli, pana Filipa Byczkowskiego. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Witam również serdecznie doradcę ekonomicznego Departamentu Strategii Najwyższej Izby Kontroli, panią Janinę Bielak. Witam Państwa serdecznie. Szanowni Państwo, tradycyjna formuła naszych briefingów, zachowujemy ją tuż po prezentacji wyników kontroli, będzie czas na zadawanie pytań. Umówimy zasady oczywiście sformułowania tych pytań, natomiast oczywiście później pozostajemy do dyspozycji Państwa na nagrania indywidualne. Panie dyrektorze, bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję uprzejmie. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Witam Państwa bardzo serdecznie w gmachu Najwyższej Izby Kontroli. Dziękuję serdecznie za zainteresowanie przedmiotową kontrolą. Drodzy Państwo, tak jak Państwo widzicie, prezentujemy wyniki kontroli, która poświęcona była funkcjonowaniu wybranych jednostek sektora finansów publicznych pełniących funkcje analityczne, doradcze, eksperckie, badawcze. To kontrola, którą przeprowadziliśmy jako Izba w ubiegłym roku. Była to kontrola doraźna, podjęta w wyniku analizy ryzyk poszczególnych aspektów, segmentów działalności państwa. W ramach tej kontroli badaliśmy jednostki wykonujące bardziej miękkie, mniej mierzalne zagadnienia. Jednym z kontrolowanych podmiotów w ramach tejże kontroli był Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi. Instytut ten powołano zarządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2018 roku z założeniem funkcjonowania merytorycznego począwszy od dnia 1 stycznia 2019 roku. Z formalnego punktu widzenia instytut ten stanowił i stanowi obecnie jednostkę budżetową podległą ministrowi sprawiedliwości. Jako zasadnicze założenie funkcjonowania tej jednostki przewidziano wykonywanie działalności eksperckiej i opiniodawczej na rzecz wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania. Kontrola ta, szanowni państwo, objęła okres właśnie od momentu rozpoczęcia funkcjonowania, czyli 1 stycznia 2019, kluczowy dla funkcjonowania tej jednostki kolejny okres, kolejnych 3 lat i 6 miesięcy. Wzięliśmy pod uwagę także kilkumiesięczny okres poprzedzający okres organizacyjny związany z zawiązaniem tej jednostki. Szanowni Państwo, kontrola ta skupiła się na 4 zasadniczych aspektach kluczowych dla funkcjonowania tejże jednostki. Spojrzeliśmy na utworzenie, organizację Instytutu jako jednostki sektora finansów publicznych. Spojrzeliśmy także na planowanie działalności jednostki, całość gospodarki majątkowo-finansowej, biorąc pod uwagę szczególne aspekty przychodów i kosztów i tej przychodowo-kosztowej strony działalności Instytutu. Spojrzeliśmy także wreszcie na wykonywanie zadań, źródła finansowania tych zadań oraz, co kluczowe z perspektywy celów i założeń, które przyświecały utworzeniu Instytutu, efekty prowadzonej działalności. W tym miejscu pragnę tylko zaznaczyć, że Izba w ramach swojej kontroli w sposób oczywisty nie dotykała meritum, trafności, zasadności sporządzanych opinii biegłych przez ten Instytut. Nie budzi wątpliwości, że trafność, zasadność formułowanych opinii biegłych podlega wyłącznie kontroli, weryfikacji w toku postępowania przygotowawczego przez prokuratorów, czy w toku postępowania sądowego przez sąd rozpoznający daną sprawę. Musimy o tym pamiętać, prezentując ocenę kontrolowanej działalności w tym zakresie. Szanowni Państwo, Najwyższa Izba Kontroli w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oceniła, że choć Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi prawidłowo realizował cele związane z wydawaniem opinii na zlecenie sądów i prokuratur, to jednak w niewielkim zakresie zrealizował założenia, które przyświecały i stanowiły podstawę jego powołania. Celami tymi było zmniejszenie przewlekłości postępowań sądowych i przygotowawczych, przyczynienie się do zmniejszenia wydatków budżetu państwa na działalność opiniodawczą i sporządzanie opinii na potrzeby postępowań przygotowawczych i sądowych, a wreszcie zwiększenie dostępności do biegłych posiadających wystarczająco pogłębioną, adekwatną wiedzę finansowo-ekonomiczną. Szanowni Państwo, Najwyższa Izba Kontroli oceniła także, że pomimo prawidłowego przebiegu procesu tworzenia Instytutu, zasoby kadrowe tej jednostki w zakresie pracowników naukowych były niewystarczające, aby zapewnić większy, adekwatny udział działalności opiniodawczej w kontekście potrzeb sygnalizowanych przez wymiar sprawiedliwości, sądownictwo powszechne i organy ścigania. Szanowni Państwo, pragnę zwrócić uwagę, że powyższe okoliczności, powyższe ustalenia
Także stwierdzone nieprawidłowości nie pozwoliły Najwyższej Izbie Kontroli pozytywnie ocenić działalności Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi. Ocena ta, co pragnę podkreślić, nie oznacza także negatywnej oceny działalności tej jednostki. Najwyższa Izba Kontroli, prowadząc czynności kontrolne, formułując ocenę kontrolowanej działalności w sposób bardzo staranny i wnikliwy, zważyła zarówno stany prawidłowe, jak i stany nieprawidłowe w działalności jednostki, a także stany problematyczne, częściowo również niezależne od funkcjonowania i działań kierownictwa tej jednostki. Spojrzeliśmy na funkcjonowanie tej jednostki także z perspektywy wyzwań wymiaru sprawiedliwości i potrzeb wymiaru sprawiedliwości w zakresie dostarczania fachowej wiedzy ekonomiczno-finansowej i zaspokajania potrzeb w zakresie działalności opiniodawczej. W trakcie naszego dzisiejszego spotkania przedstawimy Państwu wspólnie zasadnicze, kluczowe ustalenia w tym zakresie, także szerzej odnosząc się do kontekstu systemowego funkcjonowania systemu biegłych sądowych w Polsce i wyzwań w tym zakresie, którym miał odpowiedzieć, którym miał pomóc powołany Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi. Szanowni Państwo, z ustaleń kontroli wynika, że Instytut otrzymywał środki na realizację zadań bezpośrednio z budżetu państwa w ramach części 37 Sprawiedliwość. Posiadane zasoby majątkowe były adekwatne do powierzonych zadań Instytutowi. Majątek trwały obejmował wartości niematerialne i prawne oraz maszyny i urządzenia techniczne, zaś siedziba Instytutu mieściła się w nieruchomości wynajmowanej na warunkach komercyjnych. Plany finansowe sporządzane były w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i z odpowiednią szczegółowością. W latach 2019-2021 plany wydatków po uwzględnieniu zmian wprowadzonych z zachowaniem zasad określonych w ustawie o finansach publicznych przewidywały wysokość tych wydatków na poziomie odpowiednio 3 805 000 zł w 2019 roku, 4 277 000 zł w 2020 roku oraz 5 342 000 zł w 2021 roku. Realizacja planów finansowych nie wykazywała przekroczenia limitu wydatków ujętych w planie finansowym Instytutu, a sporządzone sprawozdanie z wykonania wydatków, jak również z realizacji dochodów były sporządzone rzetelnie w oparciu o dane wynikające z ksiąg rachunkowych. Szanowni Państwo, w obszarze gospodarki finansowej Instytutu NIK stwierdziła systemową nieprawidłowość dotyczącą sposobu rozliczania podstawowej działalności statutowej Instytutu. Instytut nie ustalał i nie dochodził należności za sporządzanie opinii, a tym samym nie otrzymywał zapłaty od organów uprawnionych do prowadzenia postępowań. To powodowało zniekształcenie struktury wydatków budżetowych oraz ujemnie wpływało na transparentność i przejrzystość finansów publicznych. Zauważyć bowiem należy, że stosowana praktyka powodowała, że wszystkie wydatki za sporządzenie przedmiotowych opinii sporządzanych przez Instytut klasyfikowane były w ramach części budżetowej 37, podczas gdy faktycznie powinny być zakwalifikowane do wydatków w ramach części od 1502 do 1512 sądy apelacyjne i w części 88 powszechne jednostki organizacyjne prokuratury. Problem, proszę Państwa, jest szerszy, bowiem w przypadku zlecenia opinii, sporządzenia opinii przez Instytut, przez inne niż dotychczas uprawnione organy, zniekształcenie wydatków mogłoby nastąpić również w części przykładowo 04 Sądy Najwyższe, 42 Sprawy Wewnętrzne czy też 56 Centralne Biuro Antykorupcyjne. NIK zauważa również, że koszty postępowań przygotowawczych i sądowych powinny agregować wszystkie koszty związane z pozyskiwaniem opinii biegłych na potrzeby tych postępowań, niezależnie od tego, jaka osoba czy jaki podmiot tę opinię sporządzał. Pozwala to bowiem na określenie kosztów poszczególnych postępowań, niezależnie właśnie od tego,
kto przygotowywał tę opinię i niezależnie od tego, czy ostatecznie w postępowaniu tym kosztami zostanie obciążona którakolwiek ze stron, czy też koszty te przejdą na Skarb Państwa. Jak również zapewnia to, że w toku postępowań nie będą powstawać takie formalne, nieodpłatne opinie, a faktycznie tak miało to miejsce w przypadku właśnie obciążania kosztów funkcjonowania Instytutu kosztami sporządzania tych opinii. Najwyższa Izba Kontroli zauważyła ponadto, że niewystawianie przez Instytut rachunków obciążeniowych tytułem sporządzenia opinii na rzecz organów uprawnionych w prowadzeniu postępowań cywilnych czy karnych w konsekwencji powodowało, że w księgach rachunkowych tych jednostek nie były Instytutu nie były ujmowane przychody ani należności z tego tytułu, co naruszało postanowienia paragrafu 7 ustęp 1 statutu Instytutu, jak również artykułu 6 ustęp 1 ustawy o rachunkowości. Proszę Państwa, natomiast jeżeli chodzi o obszar w zakresie wykonywania planowanych wydatków, stwierdzone nieprawidłowości nie wpłynęły w istotny sposób na bieżące i efektywne zarządzanie środkami publicznymi. Wykazywały jednak niestosowanie przez Instytut standardów kontroli zarządczej przewidzianych dla jednostek sektora finansów publicznych. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o koszty działalności operacyjnej i wynagrodzenia osobowe, to jak Państwo zauważacie na przedstawionym wykresie, koszty tej działalności, wynagrodzenia osobowe kształtowały się w następujący sposób, a mianowicie wynosiły one odpowiednio w 2019 roku łączne koszty 3,5 miliona złotych, w 2020 roku 4 miliony 300 i w 2021 roku blisko 5 milionów złotych. Najwyższy udział w kosztach działalności operacyjnej Instytutu miały koszty dotyczące wynagrodzeń, które kształtowały się odpowiednio i stanowiły w strukturze kosztów odpowiednio 48,4%, 62,8%, jak również 64,9% sumy kosztów działalności operacyjnej Instytutu. Łącznie w tym okresie 3 lat koszty Instytutu wynosiły 12 800 000 zł. Proszę Państwa, w latach 2019-2022 wydano 34 opinie o łącznej wartości 1 4 000 zł wyliczonej według stawek przewidzianych i wynikających z przepisów o zasadach wynagradzania biegłych. 19 z tych opinii było sporządzone na rzecz sądów i ta wartość wyliczona właśnie według stawek wynikających z przepisów o zasadach wynagradzania biegłych. Wartość tychże opinii wynosiła 251 tysięcy złotych. Natomiast w zakresie opinii wydanych na rzecz prokuratur było tych opinii 15. Ta wartość wyniosła 754 tysiące złotych. Szanowni Państwo, należy zauważyć, że wartość jednostkowa opinii kształtowała się w przedziale od 1938 zł do 320 216 zł. Spośród 34 opinii, o których mówię, w tym okresie koszt 13 ukształtował się poniżej 10 tysięcy złotych, co wynikało przede wszystkim z faktu, że były to opinie uzupełniające lub przyjęte w pierwszym okresie funkcjonowania Instytutu. Opinii, których koszt był wyższy od 50 tysięcy złotych w całym okresie działalności było 5. Szanowni Państwo, choć kwota wynagrodzenia biegłych nie jest wprost wyznacznikiem poziomu skomplikowania i złożoności problemów będących przedmiotem opinii, to zdaniem Najwyższej Izby Kontroli struktura ilościowo-wartościowa sporządzonych przez Instytut Opinii może wskazywać na zbyt mały udział opinii dotyczących trudnych merytorycznie zagadnień, w których z punktu widzenia interesu wymiaru sprawiedliwości Instytut powinien się specjalizować. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wartość opinii w stosunku do ewentualnego zapotrzebowania,
to należy wskazać, tak jak już wcześniej wskazaliśmy, że łączne koszty sporządzania opinii przez Instytut, wyliczone według stawek wynikających z przepisów o zasadach wynagradzania biegłych, wyniosły 1 400 000 zł, a w tym 251 000 zł były to opinie sporządzone na rzecz sądów. W omawianym okresie łączne wydatki jednostek sądownictwa na ten cel wynosiły 778 milionów złotych. Udział kosztów sporządzanych opinii na rzecz sądów przez Instytut odpowiadał więc tylko jedynie 0,03% łącznych wydatków z budżetu państwa na wszystkie opinie w ramach części 15 Sądy Powszechne, co wskazuje, proszę państwa, na niewielką skalę działania Instytutu. Szacunkowe z kolei rzeczywiste koszty sporządzania opinii ukształtowały się na poziomie 6 593,9 tysięcy złotych. Szanowni państwo, kwota ta została wyliczona szacunkowo, metodą wskaźnikową, uwzględniającą faktyczne godziny zaangażowania pracowników naukowych w działalność opiniodawczą. Kwota ta w porównaniu do wartości 1 400 000 zł wyliczonej według stawek obowiązujących według przepisów o wynagrodzeniach dla biegłych jest blisko 7-krotnie wyższa, a zatem można powiedzieć, że Instytut nie zapewnił efektów w postaci oszczędności budżetu państwa, a między innymi takie założenie leżało u podstaw decyzji powołania Instytutu. Szanowni państwo, przekażę teraz głos panu dyrektorowi w celu omawiania dalszych ustaleń. Szanowni państwo, Najwyższa Izba Kontroli, prowadząc czynności kontrolne, spojrzała nie tylko na skalę działalności jednostki, nie tylko dokonała weryfikacji uzyskania stanu oszczędności wydatków budżetu państwa na działalność opiniodawczą na rzecz sądów i prokuratur, ale spojrzała także na to, czy działalność Instytutu odpowiada potrzebom wymiaru sprawiedliwości, a zatem czy oferta Instytutu odpowiadała na potrzeby w zakresie sprawności i terminów sporządzania opinii. Z ustaleń kontroli wynika, że opinie, których na moment prowadzenia czynności kontrolnych proces sporządzania był już zakończony, przypomnę, mówimy tu o 34 opiniach sporządzonych na przestrzeni 3 lat, to opinie te wydawano w terminach od 21 dni do 2 lat i 7 miesięcy. Co więcej, szanowni państwo, stwierdziliśmy, że Instytut nie wydał na dzień 31 marca 2022 roku 22 opinii zleconych w okresie 2019-2022 do pierwszego kwartału, przy czym wśród tej wartości 22 opinii były także 4, które zostały zlecone w przedziale od 2 lat do 2 lat i 10 miesięcy. Opinie te na moment prowadzenia czynności kontrolnych w tym momencie czasowym były one w toku realizacji. Bez wątpienia niekiedy nawet dwuletni okres sporządzania opinii był okresem długim, co więcej przekraczał okres dwuletni, który był wskazywany przez ministra sprawiedliwości Najwyższej Izbie Kontroli jako długi, ciężko akceptowalny i taki, który powinien podlegać skróceniu. Szanowni państwo, niezależnie od spojrzenia na opinie zakończone i te, które były w trakcie opracowywania, zweryfikowaliśmy w trakcie kontroli, w jaki sposób Instytut był w stanie odpowiedzieć na potrzeby sądów i prokuratur w zakresie działalności opiniodawczej. Ustaliliśmy, że w omawianym okresie, poza tymi opiniami, które zostały sporządzone i tymi, które były w momencie prowadzenia czynności w trakcie sporządzenia, w latach 2019-2022 do pierwszego kwartału do Instytutu wpłynęło 38 innych zleceń, które ostatecznie nie zostały zrealizowane. W przypadku 15 zleceń, czy zapytań o zlecenia, Instytut odmówił sporządzenia opinii na zlecenie sądów czy prokuratur. Jako przyczyny odmów sporządzenia opinii Instytut wskazywał kontrolerom w trakcie kontroli zróżnicowane okoliczności, w tym ograniczone zasoby, brak kancelarii tajnej, brak posiadania biegłych o wymaganych specjalnościach, które były niezbędne do sporządzenia opinii w danych sprawach karnych czy cywilnych, a także ocenę Instytutu, że dane sprawy nie cechowały się wystarczająco wysokim walorem złożoności, w których to sprawach Instytut zamierza się specjalizować i prowadzi swoją działalność.
Co nawet ważniejsze, drodzy Państwo, niezależnie od tych 15 spraw, w których Instytut odmówił sporządzenia opinii, w kolejnych 23 sprawach z wymienionych 38, czyli w przypadku ponad 60% zapytań, które nie zostały zrealizowane, to organ zlecający sporządzenie opinii, czy innymi słowy organ występujący z zapytaniem o możliwość sporządzenia opinii przez Instytut, zrezygnował z ich opracowania przez Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi. Przyczyny oczywiście były różne rezygnacji organów procesowych. Częściowo były to przyczyny niezależne od działalności samego Instytutu, ale jednak również niestety wynikało to z proponowanych przez Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi terminów sporządzenia opinii. Z materiału dowodowego, który zebrano w toku czynności kontrolnych, wynikało, że występowały w badanym okresie przypadki, w których to Instytut wskazywał organom procesowym rozpoczęcie terminu sporządzania opinii na kilka czy kilkanaście miesięcy po dniu zgłoszenia takiego zapytania do Instytutu. Co oczywiste, terminy takie były ciężkie do zaakceptowania dla organów procesowych, w zasadzie niemożliwe do zaakceptowania, a oczywiście aprobata przez prokuratorów czy sądy prowadzące dane postępowania tak odległych terminów sporządzania opinii bez wątpienia wpływałaby na przewlekłość danych prowadzonych postępowań, w których te opinie były niezbędne. Tym samym, szanowni Państwo, zauważając, że oczywiście Instytut nie miał w sobie pełnej decyzyjności co do liczby przypisywanych sobie etatów, spojrzeliśmy także w trakcie kontroli na wykorzystanie tych zasobów kadrowych, które Instytut posiadał, i uwarunkowania zatrudniania pracowników, które w naszej ocenie były nie bez znaczenia, jeśli chodzi o terminy i sprawność sporządzania opinii. Ustalenia dotyczyły organizacji spraw kadrowych i spraw organizacyjnych. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli zasoby kadrowe w zakresie pracowników naukowych były niewystarczające dla zapewnienia większego udziału czynności opiniodawczej Instytutu. NIK zauważyła również, że w warunkach niedoborów kadrowych w Instytucie występował wysoki odsetek pracowników zatrudnionych jednocześnie poza Instytutem, co miało wpływ na efektywność realizacji zadań. Spośród 32 pracowników Instytutu 18 pracowało w innych jednostkach, a w tym w pełnym wymiarze czasu pracy 14. Jak Państwo widzicie na wykresie kołowym, właśnie odsetek pracowników zatrudnionych poza Instytutem był wysoki, co nie pozostawało bez wpływu na efektywność realizacji zadań. Jak wskazałem, proszę Państwa, wpływ Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że zjawisko to może mieć ujemny wpływ na efektywność realizacji zadań, tym bardziej, że 16 z tych pracowników, którzy pracowali poza Instytutem, byli to kluczowi pracownicy dla realizacji zadań Instytutu, to jest był to dyrektor, zastępca dyrektora oraz pracownicy naukowi. 14 pracowników naukowych. Nie bez znaczenia, proszę Państwa, również dla efektywności wykonywania zadań był również fakt, że dyrektor Instytutu i jego zastępca zatrudnieni byli pełnoetatowo poza Instytutem. Należy, proszę Państwa, zwrócić uwagę również, że na dzień 31 marca 2022 roku w Instytucie zatrudnionych było 19 pracowników naukowych sporządzających opinie i prowadzących badania naukowe. I to spośród tych 19 pracowników 14 pracowało dodatkowo poza Instytutem, 12 na pełnym etacie, natomiast 2 w niepełnym wymiarze czasu pracy. Ale jednocześnie pracownicy ci pracowali w Instytucie w trybie zadaniowego czasu pracy. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o zadaniowy tryb pracy, to w Instytucie spośród właśnie 19 pracowników naukowych 17, czyli ponad 89%, pracowało w oparciu o zadaniowy system pracy, ale bez określenia jasnych i transparentnych zasad powierzenia zadań i rozliczania ich wykonania. Z ustaleń kontroli wynika, że Instytut nie opracował pisemnych procedur, które by dotyczyły powierzania zadań pracownikom wykonującym pracę w systemie zadaniowego czasu pracy, ustalania czasu niezbędnego do wykonania powierzonych zadań, uwzględniającego wymiar czasu pracy wynikający z
norm określonych w artykule 129 Kodeksu Pracy, jak również sposobu rozliczania tych pracowników z wykonania powierzonych zadań w czasie wyznaczonym dla ich wykonania. Było to działaniem nierzetelnym i utrudniało monitorowanie wykonywania zadań pod kątem ustalonej pracochłonności oraz efektywności realizowanej pracy i wywiązywania się z obowiązków pracowniczych. I było to o tyle istotne, że jak wskazałam, gro pracowników pracujących w systemie zadaniowego czasu pracy zatrudnionych było jednocześnie na pełnym etacie w innych podmiotach niż Instytut. Szanowni Państwo, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Najwyższa Izba Kontroli stosownie do naszej regulacji ustawowej w wystąpieniu pokontrolnym, które zostało skierowane po przeprowadzonej kontroli do dyrektora Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi, sformułowała 3 wnioski pokontrolne. Dotyczyły one zróżnicowanych kwestii dotyczących funkcjonowania Instytutu. Pierwszy, kluczowy, zasadniczy wniosek dotyczył prawidłowości w zakresie rozliczania podstawowej działalności opiniodawczej Instytutu, a zatem wprowadzenie i stosowanie zasad obciążania organów uprawnionych do zlecania opinii sporządzaniem kosztami sporządzania tychże opinii. Szanowni Państwo, ten wniosek może wydawać się będący tylko stricte formalno-rachunkowym, niemniej jednak nie należy go tak poczytywać, a pamiętać, że mówimy o systemowej nieprawidłowości, która rzutuje także na prawidłowość kalkulacji poszczególnych kosztów postępowań przygotowawczych czy postępowań sądowych. A zaakcentować należy, że dyrektor Instytutu wykonał swój obowiązek ustawowy. Pismem z dnia 2 grudnia 2022 roku poinformował Izbę o podjęciu działań w celu realizacji wszystkich sformułowanych wniosków, akcentując wprawdzie, że wykonanie pierwszego wniosku o bardziej systemowym charakterze wymaga współdziałania z resortem sprawiedliwości, do którego wystąpił w tej sprawie. Szanowni Państwo, samo sformułowanie wystąpienia pokontrolnego i sformułowanie wniosków pokontrolnych nie zakończyło naszych działań. Kontrolę tą podjęliśmy i tak też poczytywaliśmy wyniki tej kontroli w szerszym kontekście systemowym funkcjonowania systemu biegłych sądowych w Polsce. Nie ulega wątpliwości, że biegli sądowi są kluczowym, fundamentalnym substratem czy elementem wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Dostęp do biegłych sądowych, tak organów prowadzących postępowania przygotowawcze, jak i sądów, zwłaszcza w sprawach cywilnych, cywilnych gospodarczych czy karnych, rzutuje na sprawność wymiaru sprawiedliwości, no i przyczynia się do właściwego funkcjonowania tego komponentu państwa. Ja w tym miejscu pragnę podkreślić, że Najwyższa Izba Kontroli także w swojej uprzedniej działalności zwracała uwagę na funkcjonowanie systemu biegłych sądowych w Polsce. Było tak choćby w połowie roku 2015, kiedy przedstawiliśmy informację o wynikach kontroli poświęconą właśnie funkcjonowaniu biegłych w wymiarze sprawiedliwości. Izba już wtedy zwracała uwagę także na brak regulacji ustawowej, która by statuowała i określała funkcjonowanie systemu biegłych sądowych w Polsce. To również, Szanowni Państwo, z głosów praktyków, z głosów w dyskursie prawnym funkcjonujących wynika, że prokuratorzy, sędziowie na co dzień rozpoznający sprawy mają fundamentalny problem z pozyskiwaniem biegłych, w szczególności w wąskich przedmiotowo dziedzinach, także w zakresie dziedzin ekonomiczno-finansowych. To również praktycy na co dzień orzekający, na co dzień rozpoznający sprawy wskazują na właśnie problemy z weryfikacją kwalifikacji biegłych i problemy w upewnieniu się, że te sporządzane opinie pochodzą rzeczywiście od biegłych, którzy mają zweryfikowane i najwyższe kompetencje zawodowe w tym zakresie. Rzeczywiście Instytut poprzez te swoje cele, które zostały postawione przed nim, miał przyczynić się, tak jak wskazywaliśmy to na początku, do realizacji fundamentalnych założeń. Zmniejszenia przewlekłości postępowań sądowych i przygotowawczych, oszczędności budżetu państwa, ale co chyba też najważniejsze, miał przyczynić się do zwiększenia dostępności dla prokuratorów i sędziów do wystarczająco pogłębionej, zweryfikowanej wiedzy ekonomiczno-finansowej, przydatnej i koniecznej w najbardziej skomplikowanych sprawach. Szanowni Państwo, oczywiście my zauważamy jako Izba powołanie tej jednostki i traktujemy to jako krok we właściwym kierunku, ale krok, który nie może zastępować pozostałych działań koniecznych w systemie funkcjonowania biegłych sądowych w Polsce. Co więcej, nie negujemy absolutnie tezy, że Instytut ten stanowił i może stanowić cenne wsparcie dla funkcjonowania systemu biegłych sądowych w Polsce i dostarczania sądom i prokuraturom odpowiednio pogłębionej wiedzy ekonomiczno-finansowej. Bez wątpienia jednak, niestety, i mówimy to z przykrością, wyniki kontroli pokazały, że w okresie badanego 3,5 roku merytorycznej działalności
Zaledwie w niewielkim stopniu te założenia, które legły u podstaw powołania Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych, w wyniku tej działalności mogły się pojawić. Skala tej działalności Instytutu w zbadanym zakresie niestety nie mogła i nie zdołała w fundamentalny sposób walnie przyczynić się do poprawy sytuacji w tym zakresie. Z tego też względu, Szanowni Państwo, nie skupiając się wyłącznie na prezentacji wyników kontroli w dniu 11 stycznia 2023 roku, Najwyższa Izba Kontroli, korzystając z trybu ustawowego przewidzianego w artykule 62a ust. 1 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, skierowała pismo do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, w którym to piśmie wskazaliśmy na kluczowe uwarunkowania, ustalenia wynikające z ustaleń i ocen przedmiotowej kontroli. W piśmie tym Najwyższa Izba Kontroli, niezależnie od wskazania resortowi sprawiedliwości na zasadnicze ustalenia płynące z tej kontroli, wskazała na możliwe, potencjalne kierunki związane z dalszym rozwojem Instytutu i funkcjonowaniem tej jednostki w szeroko pojętym systemie wymiaru sprawiedliwości. Wskazaliśmy w tymże wystąpieniu, że Instytut w ramach swojego modelu być może nie powinien skupiać się tylko na pracownikach etatowych. Zwróciliśmy uwagę, że być może pożądanym modelem działania także w kontekście rozwoju tej jednostki byłoby korzystanie z biegłych posiadających ramowe cywilnoprawne umowy, którzy deklarowaliby gotowość współdziałania z Instytutem w ramach poszczególnych kategorii spraw. Tym bardziej byłoby to wskazane z uwagi na przedstawione Państwu okoliczności, które wskazują, że gros Instytutu, pracowników Instytutu pracowało i tak poza Instytutem w różnych jednostkach, czy to naukowych, czy podmiotach innego rodzaju. Wskazaliśmy także, że Instytut mógłby stanowić swoistą bazę wiedzy, swoistego agregatora informacji o dostępności biegłych w zakresie wysoko zawieszonych kwalifikacji ekonomiczno-finansowych. Wyobrażamy sobie, że prokurator czy sędzia prowadzący sprawę nie powinien marnotrawić czasu na konieczność poszukiwania biegłych. Ta informacja o istnieniu osób gotowych być biegłymi, ta informacja o osobach mających zweryfikowane kompetencje ekonomiczno-finansowe powinna być zgromadzona w jednym miejscu, powinna być czytelna, a właśnie Instytut poprzez swoją fachowość mógłby stanowić taki podmiot certyfikujący biegłych nie tylko swoich etatowych, ale także tych, którzy współpracowaliby z nim na podstawie umów cywilnoprawnych. Tym samym, Szanowni Państwo, Najwyższa Izba Kontroli wskazała, poddała pod uprzejmą rozwagę ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego podjęcie tych wszystkich działań w zakresie nadzoru nad jednostką w postaci Instytutu Ekspertyz Ekonomiczno-Finansowych w Łodzi, tych wszystkich działań, które rzeczywiście realnie przyczyniłyby się do osiągnięcia pierwotnych założeń. Zmniejszenia przewlekłości postępowań sądowych i przygotowawczych, oszczędności wydatków budżetu państwa, czy wreszcie realnego zapewnienia organom procesowym dostępu do biegłych o wysokich kwalifikacjach ekonomiczno-finansowych. Powoli kończąc, Szanowni Państwo, prosimy o zwrócenie uwagi na szczególną rolę biegłych w systemie wymiaru sprawiedliwości. Zwracamy także uwagę, że właśnie sprawność postępowań przygotowawczych, sprawność postępowań sądowych, zwłaszcza w kontekście spraw gospodarczych, determinuje przyjazność państwa w zakresie obrotu gospodarczego. Właściwe otoczenie inwestycyjne to nie tylko stabilność legislacyjna, to nie tylko sprawne organy państwa, ale właśnie sprawny wymiar sprawiedliwości dotykający spraw gospodarczych. Tak spraw cywilnych w zakresie sporów gospodarczych, tak spraw karnych, w których występuje pierwiastek gospodarczy. To właśnie sprawność wymiaru sprawiedliwości, sprawność postępowań, których fundamentalnym elementem, powtórzę teraz jeszcze, jest funkcjonowanie biegłych, na których to opiniach przecież niejednokrotnie rozstrzygane są konkretne, bardzo złożone sprawy, także ekonomiczno-finansowe. Tak naprawdę właśnie to determinuje realne urzeczywistnianie wymiaru sprawiedliwości, determinuje zapewnienie, zabezpieczenie interesów stron postępowań, a w szerszym ujęciu także przyczynia się do sprawności, jakości obrotu gospodarczego. Tak chcielibyśmy, żeby wyniki tej kontroli były poczytywane w szerszym kontekście. Mamy nadzieję, że to, co w wyniku tej kontroli zarówno skierowaliśmy do kierownictwa Instytutu, jak również to, co wskazaliśmy pod rozwagę resortowi sprawiedliwości, przyczyni się faktycznie do pewnego szerszego dyskursu w tym zakresie i zastanowienia, jaką realnie rolę w systemie wymiaru sprawiedliwości może pełnić ten Instytut, bo bez wątpienia stoimy na twardym stanowisku, że sprawność sądownictwa gospodarczego, sprawność rozpatrywania również spraw karnych gospodarczych jest fundamentem i esencją szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości. Bardzo serdecznie dziękując Państwu za uwagę i za zainteresowanie tym stosunkowo wąskim, specjalistycznym tematem. Oczywiście pozostajemy do Państwa dyspozycji w zakresie pytań, czy teraz w trakcie briefingu, czy również po jego zakończeniu. Bardzo dziękuję.
Dziękuję panie dyrektorze, dziękuję pani doradcy. Szanowni państwo, teraz przechodzimy swobodnie do części, której mogą państwo zadawać pytania. Jeśli są, zachęcamy. Tam znajduje się mikrofon. Można podejść. Bardzo proszę. Dzień dobry, Małgorzata Miecarek, TVN24. Ja mam pytanie dotyczące też kwestii finansowych, o których państwo wspomnieli, bo mówili państwo o tym, że jednym z celów Instytutu było wygenerowanie większych oszczędności z budżetu państwa. Natomiast rzeczywisty koszt sporządzenia wspomnianych tych 34 opinii wyniósł 6,5 miliona złotych. Czy w świetle tych ustaleń państwa wiedzy doszło tutaj rzeczywiście do niegospodarności? Czy to za duże są te koszty? Szanowni państwo, w przypadku działalności Instytutu nie można mówić o niegospodarności, która jest kategorią karną, która wskazuje na niewłaściwe wydatkowanie środków publicznych. My prosimy o zwrócenie uwagi, że przedstawiony państwu szacunek wskazuje na koszty funkcjonowania Instytutu w odniesieniu do wolumenu działalności. Prosimy zwrócić uwagę, że oszacowane, przedstawione państwu realne koszty sporządzenia opinii były blisko 7-krotnie wyższe, aniżeli wartość tych opinii liczona wedle stawek, które wynikają z przepisów właściwych o wynagrodzeniu biegłych. Tak naprawdę szacunek działalności Instytutu związany jest z jego skalą. Prosimy zwrócić uwagę, że koszty działalności Instytutu mniej więcej będące kosztami stałymi w przypadku stosunkowo niewielkiej skali działalności rozkładają się jednostkowo na niewielką liczbę opinii. Oczywiście w przypadku działalności tego typu jednostki koszty administracyjne, organizacyjne są naturalne, choćby związane z kosztem wynajmu powierzchni, utrzymaniem obsługi administracyjno-organizacyjnej. I właśnie dlatego zwracamy uwagę na skalę działalności Instytutu, która przy takiej skali, jak stwierdziliśmy, no właśnie nie zapewniała możliwości przyczynienia się do ograniczenia wydatków budżetu państwa na sporządzanie opinii biegłych. Więc w takim kontekście, szanowna pani redaktor, drodzy państwo, należy poczytywać te ustalenia, natomiast nie w kategorii niegospodarności, bo w przypadku tej jednostki, jak w wyniku ustaleń kontroli, takiej niegospodarności nie było. To ja bym chciała jeszcze dopytać o inną kwestię, bo państwo zwrócili uwagę na to, że z tych skomplikowanych opinii w sprawach trudnych, w których Instytut miał się specjalizować, było zdecydowanie zbyt mało. Natomiast też wiemy, że Instytut odpowiedział na to, mówiąc, że ich celem nie jest maksymalizacja liczby wydawanych opinii, ale wspomaganie sądów i prokuratur w tych sprawach gospodarczych największej wagi, gdzie pojedynczy biegli nie daliby sobie rady. Taką opinię otrzymaliśmy od Instytutu. Całkowicie zgadzamy się, że Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi powinien specjalizować się w najbardziej skomplikowanych, złożonych sprawach gospodarczych, finansowych. Najwyższa Izba Kontroli w toku prowadzonych czynności nie skupiła się tylko na liczbie nominalnej sporządzanych opinii, a więc tej liczbie 34 opinii, które były sporządzane w latach 2019-2022 do pierwszego kwartału. Należy zwrócić uwagę, że niezależnie od liczby sporządzonych opinii, zweryfikowaliśmy w toku czynności kontrolnych złożoność opinii. Oczywiście wartość opinii będąca konsekwencją długości czasu poświęconego na ich sporządzenie, nie jest wprost wyznacznikiem złożoności skomplikowania danej sprawy. Nie jest to relacja prostolinijnego wzrostu. Niemniej jednak właśnie dokonana analiza wartościowo-jakościowa tych opinii w zakresie czasu przeznaczonego na ich sporządzenie, no co wyznaczyło wartość sporządzenia, wskazała, że w znakomitej mierze nie były to skomplikowane sprawy, nie były to opinie, które były czasochłonne i wymagały dużego zaangażowania. Pragnę zwrócić, drodzy państwo, uwagę, że wśród tych 34 opinii jedynie jedna opinia była opinią, której szacunkowa wartość, no, reprezentująca szacunkowy koszt jej sporządzenia, przekraczała kwotę 100 tysięcy złotych. A zatem Najwyższa Izba Kontroli nie skupiła się tylko na prostym spojrzeniu na liczbę opinii, ale także na złożoność tych spraw, w których opinie te były sporządzane. A zatem całkowicie zgadzamy się, że nie powinna być prostym wyznacznikiem także na przyszłość skala działalności Instytutu mierzona liczbą opinii, ale także mierzona skomplikowaniem poszczególnych spraw, w których te opinie są sporządzane. Bardzo liczymy na to, bardzo byśmy tego sobie życzyli wszyscy, myślę, jako państwo, jako Najwyższa Izby Kontroli, żeby faktycznie Instytut stanowił takie miejsce, gdzie najbardziej złożone sprawy gospodarcze, finansowe, dotyczące poszczególnych aspektów obrotu były przedmiotem opiniowania. Dziękuję panie dyrektorze. Czy są jeszcze może jakieś pytania? Szanowni państwo, w związku z tym zachęcamy do zapoznania się z wynikami kontroli, które już są ogólnodostępne na naszej stronie. I jeśli wyrażają państwo takie życzenie, jesteśmy dostępni dla państwa na wypowiedzi indywidualne. Dziękuję serdecznie. Dziękuję jeszcze raz przedstawicielom Departamentu Strategii Najwyższej Izby Kontroli. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo.